a co się robi? Ja to sama pani mówię. Pani rozmowa z nią, że jestem niewiadą. Bo to na razie. Nie przejmować.
Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Nasz 10. jubileuszowy koncert pieśni patriotycznych Za wolność dziękujemy rozpoczęliśmy rotą Marii Konopnickiej w wykonaniu pani Eweliny Żmudy, podopiecznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, bo to właśnie tu i teraz chcemy z Państwem świętować piękny jubileusz koncertu, którego twórcami jesteśmy my wszyscy. Każda taka gala to ogrom serca i zaangażowania wielu, wielu osób. Wszystkim, którzy na przestrzeni tych 10 lat włączyli się w realizację tego pięknego wydarzenia, serdecznie dzisiaj dziękujemy. Wiele razy przy dźwiękach muzyki przenosimy się do krainy wspomnień. Każdy ma jakieś utwory, które przypominają mu o minionych czasach, szczęśliwych chwilach, może o dawnej miłości, o jakimś szalonym zdarzeniu. Są przeboje, przy których mamy ochotę się uśmiechnąć i takie, przy których spływają łzy po policzkach. Wspomnienia mają zwyczaj powracać do nas w najmniej oczekiwanych momentach. I tak będzie właśnie dzisiaj. W tym roku, przygotowując repertuar, zapytaliśmy naszą społeczność, które z utworów zostały w ich sercach, wywołały najwięcej wzruszeń i które z tych ponad 150 wykonanych przez muzyków, uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców chcieliby usłyszeć jeszcze raz. Efekt usłyszycie już Państwo za chwilę. Życzę, by wybrane przez nas utwory dostarczyły Państwu wiele niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. Jeszcze Polska nie zginęła, zagrzmiało znad Wisły. Oręże błysły, okowy prysły. Dalej, do dzieła, Polska niech żyje. Wolność niech żyje. O widoku godny bogów, naród wolny, mocą chwały, wydobyty z jarzma wrogów, oddycha z ciężkiej niewoli. O uroku wolności, w
pierwotnym rozkwicie. Oto serca nowe życie. Życie męstwa, życie sławy. Oto dziecinna ufności. W siłę wolność, w świętość sprawy, w udział świata, w pomoc nieba. By cię pojąć, doznać trzeba. Doznał Polak na swej ziemi. Jeszcze Polska nie zginęła, zagrzmiało znad Wisły. Okowy prysły, oręże błysły. Dalej do dzieła! Polska niech żyje, niech wolność żyje. 11 listopada jest dla Polaków wielkim świętem. A w 1918 roku był czasem szczególnym. Wraz z kończącą się wojną w przeszłość odszedł stary porządek. Polska po ponad wieku niewoli pojawiła się znowu na mapach świata. Spotykając się w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, wyrażamy wdzięczność naszym przodkom za naszą wolność, za naszą Polskę. Utwór, który zaprezentuje nasza absolwentka Oliwia Rak, to jedna z pierwszych piosenek wykonywanych podczas wieczorów patriotycznych. Znalazła się ona również na naszej płycie. Za wolność dziękujemy. Przed Państwem Oliwia Rak w utworze Uwięziony ptak. Może ono znaczy coś.
kolejnego utworu nie wyobrażamy sobie naszego koncertu. Przez lata doczekał się wielu interpretacji, ale dzisiaj przed Państwem nasza absolwentka Julia Furman w piosence Rozkwitały pąki białych róż. Szczepański, pseudonim Ziutek. Wielki poeta, powstaniec warszawski, żołnierz batalionu Parasol. Patriota, oddany bez reszty ukochanemu miastu i krwawiącej ojczyźnie. Wiersz dedykował swojej matce. Niestety przepowiednie Ziutka sprawdziły się dość szybko. 1 września został ciężko ranny i w 9 dni później zmarł z powodu odniesionych ran. Jego matka, do której kierował beztroskie słowa otuchy, straciła syna. Podczas drugiego naszego koncertu utwór Józefa Szczepańskiego zaśpiewał Piotr Jaskuła, wtedy uczeń klasy czwartej. Piotr doczekał się godnego następcy. Dziś zaśpiewa dla Państwa Maciej Rzewnis, uczeń klasy trzeciej B.
Stanisława Balińskiego w noc wigilijną. Utwór ten doczekał się licznych interpretacji muzycznych, jednak serca tej publiczności skradło wzruszające wykonanie przez naszą uczennicę ówczesną, a obecnie absolwentkę Katarzynę Hess. Dlatego ponownie usłyszymy ją w tym właśnie utworze. Pod szablem
Jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. Ktoś doniósł, że w Ulmu, w domu, Żydzi znaleźli schronienie. Przed świtem Niemcy strzelali do ludzi, co jeszcze spali. I znów kolejny padł strzał. To Józef Ulma padł twarzą na ziemię. Te słowa utworu muzycznego opowiadają historię błogosławionej rodziny Ulmów. Przez prostotę do wielkości. Tak można scharakteryzować bohaterskie życie rodziny. Dziś piosenka pod tytułem Egzekucja w Markowej w wykonaniu nauczycielek pani Marioli Marut, pani Małgorzaty Wąsik oraz absolwentek Katarzyny Hess i Maji Czyżewskiej. Zostało troje, próg nie miał.
Nadzieja jest jak kropla miodu, jak pole kwitnących tulipanów na wiosnę, jak orzeźwiający deszcz, wyszeptana obietnica, bezchmurne niebo, idealny znak przestankowy na końcu zdania. Jedyne, co trzyma przy życiu. Naród przetrwał trudne czasy, wojenne zawieruchy, właśnie dzięki głębokiej wierze i nadziei na odzyskanie niepodległości. Przed Państwem Maja Czyżewska w utworze Miejcie nadzieję. Trzeciego koncertu wybrzmiał utwór Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. W emocjonalnej interpretacji wykonała go Julia Łyczko. Dzisiaj, po 7 latach, usłyszymy ten utwór ponownie i bardzo się cieszymy, że wykona go ta sama wokalistka.
ciemno, więc niewiele też widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej, więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej, już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie grubby, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną słyszałam ten głos, ten głos, ten głos. Ten głos, ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy. Stwierdzić, komu pomyliły się epoki i stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesłem. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochany dawno nie był już widziany. Może mordec, bo coś w brzuchach cię znak, planety spada i groby przecieka, a na skąd by? Słowa ktoś wie, że może czekać. Teraz w głowie nie na prowidy, filozofię okrywidy, więc szyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszłam i do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, choć dlaczego nie wiem, nie wiem. Pochyloną głową stałam, wieszcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam. Na głos, na głos, na głos. I ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. I ja to mam szczęście, szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. I ja to mam szczęście, że tym obędzie
Julia Łyczko. Gdzieś się schowała. Polska, kwiecień 1980 rok. Władza jeszcze się trzyma, ale w ludziach już mocno burzy się krew. Za 3 miesiące wybuchnie fala strajków obejmująca różne zakłady i regiony kraju. W sierpniu strajki rozszerzą się na cały kraj. Powstanie niezależny od władz Związek Zawodowy Solidarność, który przekształci się w ruch społeczny. Rok później w Polsce zryw wolności zostanie zduszony. W nocy z 12 na 13 grudnia, z soboty na niedzielę, zostanie wprowadzony stan wojenny. Oto historia jednej piosenki. Psalm stojących w kolejce Krystyny Prońko z 80 roku, który był manifestem nadziei i siły. W 2015 roku zaśpiewała tę piosenkę Magdalena Rzewnis. Dziś Magdalena Łyczko, absolwentka naszej szkoły. Dziś usłyszymy Magdalenę ponownie. Trzymaj, kiedyś te kamienie drgną i polecą.
tradycją naszych wieczorów jest wspólny śpiew jednoczący całą lokalną społeczność. Dziś ten element naszego spotkania rozpoczniemy od wysłuchania Szarej Piechoty w wykonaniu pana Janusza Kwoki, podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej oraz chóru szkolnego.
ubiegłym roku podczas 9. koncertu pieśni patriotycznej ogromne wrażenie zrobił na Państwu utwór wykonany w duecie pani Mariola Marut oraz pan Piotr Grygiel z uroczą solówką Julii Pietruchy oraz chórem składającym się z uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli naszej miejscowości. Dzisiaj pan Piotr wspomaga nas przy nagłośnieniu, a przed Państwem wystąpi duet nieco zmieniony, w nieco zmienionym składzie. W utworze Mamo tyś płakała przed Państwem pani Mariola Marut oraz pani Julia Łyczko oraz chór. Mamo tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś, oni cios zadali, ludzie zastali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszego koncertu. Piosenka finałowa to nasz naprawdę ukochany utwór, który rozsławiliśmy nagranym teledyskiem, który mieliście Państwo okazję obejrzeć na ostatnim wieczorze, ale też on nadal jest na YouTubie, w internecie. Niepodległa, niepokorna znowu udowadnia, że we współdziałaniu jest siła. Uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele i lokalna społeczność to naprawdę idealne zestawienie, by sporządzić bilans tych 10 lat. Thank you.
10 lat naszej wspólnej pracy. I tak patrzę na ten ostatni slajd do zobaczenia za rok i myślę sobie, co wymyślimy na następne 10. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu za udział w koncercie.